Zapytałam też z ich perspektywy i rzeczywiście zwrócili mi uwagę na te problemy, które gdzieś tam odgrywały większą lub mniejszą rolę, to wzięłam to do siebie i zauważyłam, że to jest rzeczywiście prawda. Mimo że wczoraj powiedziałam, że się nie zgadzam, to na dzień dzisiejszy zgadzam się z tym, że wczoraj troszeczkę tak było, że narzekałam. Dzisiaj uważasz, że już tak nie było? Uważam, że nie. Ja uważam, że tak było dalej, może trochę mniej, ale dalej tak było. Co więcej, jedna z osób z produkcji powiedziała nam dzisiaj, że jej zdaniem jesteś najbardziej toksyczną osobą tutaj i że wyczuwa od ciebie taki właśnie vibe. My nawet dzisiaj ci dawaliśmy przykłady, jak tam siedzieliśmy, no jakby face to face, nie? Że w danym momencie jakby mówiłaś rzeczy i one były negatywne. I wiesz, my mówimy to dlatego, że ty masz naprawdę fajną charyzmę i nie do tego po prostu, no dosłownie, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Inaczej nie odbieracie niż ludzie, którzy tutaj są ze mną. Że założyliście sobie to, że jestem negatywna i toksyczna i koniec. Coppola, ja nie wiedziałem, jakby nie znałem założeń Karola i Łukasza, a sam to zauważyłem i w trakcie dnia też o tym z nimi nie rozmawiałem. Pola jest dzisiaj zagrożona? Nie, no nie jest zagrożona. Nie no jesteś Pola zagrożona. Dzięki. Dziękujemy. Że wytrzymam tego! Popnę się, chuje! Już się pociągnę, ale wam nie pokażę!